Siemanko, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Public Health Service. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się frezowaniem gniazd pod wtryskiwacze w silnikach diesla. Powiemy Wam, czym to zrobić, jak to zrobić fachowo, a jak zrobić na skróty, bo nie każdy chce zrobienia wszystkiego fachowo. W poprzednich odcinkach gdzieś tam zapomniałem powiedzieć, że są dwie drogi z niektórymi rzeczami. Niestety my mamy autko handlowe. Więc robimy wszystko po taniości, byleby to uratować, byleby to grało. Także tak pokażę Wam dzisiaj drogę taką na skróty, że tak powiem, jak można przefrezować te gniazda. I pokażę Wam też taką drogę, którą powinniśmy zrobić, czyli którą jeśli robimy dla siebie, powinniśmy tą drogą podążać. Także co, no nie przedłużając, zabieram Was do stołu, pokażę Wam narzędzia, jakich będziemy używać i bierzemy się do działania. Słuchajcie, przygotowałem nasz sprzęt do frezowania gniazd wtryskiwaczy. Jak widzicie, macie przeróżnych końcówek bardzo dużo. Idzie się w tym pogubić. Można też kupić takie zestawy Basic na Allegro. Jeśli szukalibyście czegoś takiego, wpiszcie sobie zestaw do frezowania gniazd wtryskiwaczy i Wam to wyskoczy. Jest tego mnóstwo na Allegro, nawet za śmieszne pieniądze. Można taki zestawik nabyć. I co, teraz jak dobrać tą narzynkę do naszych wtryskiwaczy? Musimy do tego celu mieć nasz wtryskiwacz. Po co? Żeby sobie dopasować średnicę tutaj, żeby nam to nie goniło po wtryskiwaczu. I musimy wiedzieć, jakich podkładek pod wtryski użyjemy. Z tego względu, żebyśmy nie dobrali za wąskiej narzynki. Tak jak widzicie, ta narzynka nie zebrałaby całości z tej podkładki, tylko tak no milimetr by brakował po bokach. Także musimy znaleźć sobie narzynkę szerszą. Ta będzie ok, bo zbierze nam milimetr więcej. Teraz tą narzynkę sprawdzamy sobie na wtryskiwaczu. Tu jest ok. Jeśli już dobierzemy tą narzynkę, zakładamy sobie ją na przyrząd. Tu w ustawie macie takie ustrojstwa i w tym miejscu, jak widzicie, jest nacięcie i na to nacięcie musi trafić ta śrubka na mojego imbusa. Zakładamy to w ten sposób. Jak widzicie, śrubka trafia na ten wypust. Teraz bierzemy tego małego imbusika, który jest w zestawie. Dokręcamy sobie naszą narzynkę. Chińskie badziewie. Dokręcamy to sobie. Mamy przyrząd do kręcenia, wkładamy w gniazdo naszego wtryskiwacza, kręcimy powolnym ruchem w jedną stronę, zawsze w prawo, bo narzynka jest tak skonstruowana, że tylko w prawo nam będzie ciąć. I w sumie tyle filozofii w drodze na skróty. Jeśli chcemy iść tak bardzo profesjonalnie i nie zrobić żadnej krzywdy silnikowi, a klient chce Wam za to zapłacić, musicie wyposażyć się w takie adapterki, z tego względu, że co, jeśli będziemy frezować te gniazda wtryskiwaczy w tych miejscach, w głowicy, jest tam aluminium i my te opiłki będziemy zbierać. Teoretycznie frez jest tak skonstruowany, że te opiłki zbiera, wyciągamy, otrzepujemy nasz frez, czy wydmuchujemy go powietrzem, wydmuchujemy gniazdo i teoretycznie nie ma prawa nic się dostać do komory spalania, a w praktyce czasami wychodzi tak, że gdzieś ten opiłek aluminium wpadnie przez tą dziurkę od wtryskiwacza, nieszczęśliwym trafem wpadnie na zawór, podeprze gdzieś zawór, będzie klepnięcie albo gdzieś się po prostu wbije. Pomimo, że aluminium jest miękkie, to może Wam narobić szkód. Tak jak mówię, to jest droga na skróty, a jeśli chcecie iść poziom wyżej, wykręcacie Wasze świece żarowe, co za tym idzie dłuższa robocizna, więcej musicie klientowi powiedzieć, jest też ryzyko mniejsze, większe, zależy w jakich silnikach, jest ryzyko urwania świecy żarowej, wtedy albo specjalny przyrząd do wyciągania urwanych żarników świec żarowych lub targanie głowicy, no innego wyjścia wtedy nie ma. Ale wtedy jesteśmy w stanie zrobić tak, że wykręcamy naszą świecę żarową, wkręcamy dany adapter, podpinamy tutaj powietrze, puszczamy sobie bara z kompresora, jeden bar wystarczy spokojnie. I wtedy to powietrze wtłaczane przez ten adapterek do Waszej świecy żarowej wypycha powietrze przez dziurkę we wtryskiwaczu. I w tym momencie, jak Wy frezujecie to gniazdo,
to powietrze tędy się wychodzi i jakaś drobinka, która mogłaby się dostać do komory spalania, jest wypchnięta na zewnątrz i tak się właśnie powinno robić. Jednak tak jak mówię, dużo samochodów robimy handlarzom i oni się nie godzą na taki proces, wolą zaryzykować, że coś się w silniku stanie niż zapłacić więcej. Z teorii to tyle. Dobrano mamy narzynkę do gniazda i do naszej podkładki. Teraz idziemy do auta, pokażę Wam, jak na ten moment wyglądają gniazda, jak frezujemy i jak będą wyglądać po całym zabiegu. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Tak wygląda gniazdo wtryskiwacza numer 1. Tak wygląda gniazdo wtryskiwacza numer 2, 3 i numer 4. Coś tam widać. Zaraz przejdziemy do frezowania, tylko musicie pamiętać o tym, że najpierw te gniazda warto wyczyścić. Ja sobie zapsikuję troszeczkę WD-40, psikam powietrzem, żeby ten syf, jakieś tam nagary i tym podobne rzeczy po prostu wydostać stamtąd. Jeszcze zaraz pewnie ktoś zapyta, po co w ogóle frezować te gniazda wtryskiwaczy. Otóż po to, że głowica aluminiowa jest dosyć miękkim elementem i musimy przefrezować te gniazda, żeby płaszczyzny pod wtryskiwacze były równe, żeby potem nam nagar z komory spalania nie wydostawał się pod tymi wtryskiwaczami, żeby naprawa była po prostu fachowo zrobiona, żeby to wszystko się trzymało, szczelne było, żeby te nagary właśnie, mówię, nie przedostawały się, kompresja nie uciekała przez wtryskiwacz. Po to właśnie frezujemy gniazda i robimy równiutką powierzchnię, żeby to wszystko banglało, żeby podkładka miedziana elegancko nam się zacisnęła na naszej głowicy i żeby to miało ręce i nogi. Zobaczcie, w tym momencie mamy idealnie wyfrezowane gniazdo naszego wtryskiwacza. Możemy wrzucać podkładkę, wrzucać wtryskiwacz i być tego pewni, że wszystko będzie szczelne.